Siemanko, moi drodzy, z tej strony oczywiście Tasiek, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem po raz kolejny pokazuję wam Lugię. Lugię Vistar z Pokemonami single strajkowymi, jednak jest sporo różnic co do tego, co grało się jeszcze, nie wiem, półtora miesiąca temu. Otóż do mety wszedł oczywiście potężny, duży, dobrze zbudowany Charizard EX, który jest mrocznym Pokemonem. No i Lugia single strajkowa niestety nie miała czym go uderzyć. No nie ma takiego Pokemona, który by tutaj pasował najlepiej, w związku z czym ludzie wymyślili, że dobrym pomysłem będzie granie Kobaliona. Kobalion, który swoją swoją umiejętnością Justified Law zwiększa obrażenia waszych basic Pokemonów przeciwko Pokemonom mrocznym przeciwnika o 30. No i Tyranitar jest basic Pokemonem, z trzema single strike'owymi energiami uderza za 300. A z Kobalionem też za 330, więc jesteście w stanie zone-shotować Charizarda bez większych problemów, jeżeli macie pełne combo. No i w związku z tym, że jest w mecie coraz więcej Giratin, a Lugia Vistar na Giratiny nie ma źle, no to z mety wyrotował Arceus Duraludon. No bo on nie lubi Giratiny, nie? Jak Giratina może po prostu pstryknąć palcami i wyrzucić go ze stołu, w związku z czym nie musimy już, przynajmniej na tą chwilę, grać Single Strike Urshifu VMAX, żeby przebijać się przez Duraludony. Nie ma też Gudry, która też była trochę irytująca, chociaż może Gudra wróci, nie wiadomo. Czemu to jest w ogóle brzydko? Tu musi być ładnie ułożony dla widza, żeby ładnie wyglądało. No a poza tym to jest już taki standardowy build Lugii, zamiast tego mamy Stone Journera oczywiście, który pomaga nam w matchupach na Arceusy, czy też na Miraidona, którego też jest coraz więcej swoją drogą. I w związku z tym, że bardzo dużo deków teraz gra puffy. Miraidon gra 4, Giratina gra 2 albo 3, Arctina gra 2 albo 3 albo 4. I nawet w Lugii mogą się pojawić. I nawet widziałem w Charizardzie. To gramy 4 stadiony i gramy Pumpkaboo, który swoją umiejętnością może nam pomóc też zbić stadion. Oprócz tego 4 Researche, 3 Iono, 3 bossy, Profesor Burnett. Raczej taki standardowy zestaw, jeżeli chodzi o ten deck. Wcześniej grało się 2 jetki, 2 wigardy, 2 gifty. Ostatnie decklisty nie grały w ogóle jetek, grały 3 gifty, 3 wigardy. Ja gdzieś tą jetkę jedną chcę jeszcze potestować, zobaczyć jak będzie to wyglądało. No i w sumie co? No w sumie to tyle. No deck znacie, jeżeli śledzicie kanał, to wiecie, że to jest deck, którym ja lubię grać, którym gram dużo, który znam bardzo dobrze i chciałbym, żeby był dobry nawet w tej mecie, więc jak zobaczymy, czy Kobalion będzie ruchem w dobrą stronę, żeby pomóc nam ochronić się przed tymi złymi Charizardami. Jeżeli tego typu materiały wam się podobają, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał oczywiście po więcej materiałów z Pokémon TCG i nie tylko, bo ostatnio dużo Radical Redów się pojawia na kanale i będzie tego pewnie jeszcze więcej. I kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco oczywiście. A ja zabieram się do grania tą decklistą i pokazania wam, czy damy radę na Charizarda trafić w ogóle, bo ostatnio jest bardzo dużo Giratin na laderze i Charizardy się pochowały. Ta lista wygląda jak taki drobny powrót do tego, co się grało na początku po rotacji Lugią, że grało się właśnie Tyranitary, grało się Yveltale, grało się Stone Journery, ewentualnie grało się nawet jednego Tortona, który w sumie nie jest taką złą kartą, żeby tutaj wrócić. No ręka jak ręka, nie byłaby dobra. Tak więc Mulligan tutaj nam się przyda z pewnością. Torton mógłby być też ciekawy, no bo moglibyśmy na przykład po tym, jak nasz Kobalion zostanie znokautowany, zagrać Tortona i wrzucić go z powrotem na ławkę. To też może się przydawać. Dobrze, mieliśmy Mulligana. Start w tym wypadku jest też nie najlepszy, bo mamy 2 urny w ręku i Research. Więc jest duża szansa, że będziemy musieli tych urn się pozbyć. Zależy na co gramy. Widzę Lost Boxa i nic więcej nie widzę. Dobrze, jest Iono. Co oznacza ni mniej, ni więcej tyle, że mogę zrobić tak. Wziąć po prostu Lugię. Jeżeli to jest Turbo z Raiku, to wolałbym mieć Wigarda tutaj. Bo przy takim stanie on będzie bił wystarczająco? Chyba tak. Więc w sumie energia tu nawet mnie nie ratuje, jeżeli to jest Turbo. Dobra, to podepnę tutaj. No bo w tym momencie on by bił 140, więc to by mi nic nie dało, bo mamy weakness. A jakby uderzył mnie Dragonite'em, to też by nic nie dało, bo 250 bije Dragonite, ale to jest Giratina.
która teoretycznie wydaje się być całkiem spoko matchupem. No bo ona, Giratina wymaga sporo czasu, żeby się rozpędzić, nie? Więc my też mamy sporo czasu, żeby się rozłożyć. Na razie jeden Archeops jest w discardzie. Liczę, że coś dobiorę z tego Ion, z tej Iono, coś dobrego się trafi. No bo nadal jest tak niestety, że no jesteśmy sami sobie wrogiem trochę, nie? Że jak się nie rozłoży, jak nie podejdzie i się nie rozłoży deck, no to nic nas nie uratuje. Nie ma tutaj Radiant Seriny, to też jest coś ciekawego, co warto poruszyć, no bo Radiant Serina właśnie na takie mecze jak Lost Box pomagała, głównie dlatego, że jak Lost Box nie ma co zrobić, to zrobi ci z Greninja 90-90 w Archeopsy i dobije to potem Sableye. No nie ma tego, w sensie nie ma tej Seriny. Głównie dlatego, że już mamy trochę bench zapchany, nie? Jeżeli trzeba grać Kobaliona albo coś się trafi innego, złego, dziwnego, cokolwiek. Więc dlatego nie gra się tej Seriny. Jakby można ją wrzucić, nie? To nie jest to, że to jest jakiś wymóg, żeby jej nie grać. Ja jej na razie nie gram, testuję w ten sposób, no bo ona przydatna jest tylko i wyłącznie na Lost Boxa. Takiego czystego Lost Boxa, nie? No bo jak gracie na Giratinę na przykład, no to zanim Giratina dojdzie do tego momentu, gdzie będzie w stanie wam zrobić to 90-90 z Greninja i potem zrobić follow-up z Sableye, to trochę potrwa, więc macie dużo czasu, żeby te energie popodpinać, nie? A nawet jak już wam ubije te Archeopsy, to i tak możecie sobie przygotować dwóch atakerów, którzy powinni wam wystarczyć do końca gry tak naprawdę. Przeciwnik, wydaje mi się, że już popełnił pierwszy błąd, wykładając dwie Giratiny, chociaż może się bać, że ja teraz będę miał jakąś turę Boga, ale nie wiem, czy to jest na przykład Ultra Ball, Archeops, coś i boss. No, może się tego spodziewać. No i ja się mogę spodziewać tego, że on gra puffy przede wszystkim. No ale to nie była jakaś dobra tura, bo ani Colressa, ani nic, Sableye wyrzucony, ja dobieram Single Strike Energię, co mnie bardzo cieszy. I zagrywam Iono i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No on nie miał dobrej ręki, ale ja musiałem zagrać Iono. Okej, no ja mam Archeopsa, Kobaliona. Jak ja chcę to zagrać teraz, bo w następnej turze mam atak. Przeciwnik nie zrobił nic dużego na razie. No ja nie mam jak zdiscardować tego Archeopsa. W zależności od tego, co osiągnie z Aromy, to różnie może to wyjść. Bo ja potrzebuję zbić stadion, nie? Więc wychodzi to, co wychodzi zawsze w Lugi, nie? Czyli dostajecie puffa i nie wiecie, co zrobić. Niby on gra tych puffów 2 albo 3 i zawsze je dobiera wtedy, kiedy chce. Ja gram stadionów 4 i pumpka było i nigdy go nie mam. Wtedy, kiedy chcę. Nie zagrywałem Aromy, bo to bez sensu, bo potrzebuję i pumpka bu, i Vistara, i jakoś zdiscardować Archeopsa, więc tego jest za dużo, żeby to udało się zrobić. No, a Iono, pytanie, czy wystarczy, żeby przeciwnik nie miał co zrobić. Na razie Colressa nie użył. Zablokował sobie też Greninja tym puffem, zagrywa Roupa. No, to ja już nie mam ataku. To ja już nie mam ataku Tyranitarem, bo nie mam jak switchnąć go. No, chyba, że dobiorę Jet Energy, nie? Ale może być tak, że nie dobiorę Jet Energy. Problemy gracza Lugi. Path to the peak. Problem numer jeden. Path to the peak. No i cały Kramoranta dostanę 110, nie? No właśnie, to znaczy, że muszę drugą Lugię wyciągnąć. Nie wiem, mam tak często, jak gram Lugią, że muszę grać z top deku. No dobra, no dostałem hita, fajnie. Okej, jeżeli mam grać z top decku, to jest dobry top deck. W tym wypadku cokolwiek nie wypadnie, będzie dobrze dla mnie. Bo wezmę sobie po prostu pumpkę bu. Wyrzucę sobie stadion, zagram research, no i będę liczył na to, że dobiorę Vistara. Okej, zróbmy tak. No i zobaczmy. No i jednak coś nie coś ten zawodnik potrafi, jako takiego skilla pokazać musiał. I mu się udało. Mamy Tails. Co ja bym chciał wyciągnąć? Jest coś, co mi w tym matchupie na tą chwilę jest potrzebne? Drugi Tyranitar? Nie, bo on mi go wyciągnie i tyle tego wszystkiego będzie. Może z tą Jurnera sobie wyciągnę, ale tylko go będę w ręku trzymał. Ja tylko potrzymać. Ja tylko pociągnę. Dobra, tam mamy Archeopsy, więc jest okej.
Zrobię tak. Co ja chcę do ręki? Nie wiem, jak będzie Luminion. Niech się boi, niech się trzęsie. Zagramy sobie Summoning Star. On nie użył jeszcze Colressa, nie? Więc zakładam, że on gdzieś tego Colressa zaraz wyciągnie. W takim wypadku... Sprajzowałem Vigarda. Chciałem tu podpiąć Vigarda, ale to w sumie nawet lepiej, bo go nie potrzebuję. Sprajzowałem Vigarda czy wyleciał? Sprajzowałem Vigarda. Okej. Okay. I sprajzowałem dwie energie. Tego też na to nie zwróciłem uwagi. Że sprajzowałem dwie energie single strike'owe. Okej, okay, no to będzie ciężki mecz. To będzie ciężki mecz. Jeżeli on teraz zrobi knockout na Lugi, to będzie bardzo ciężki mecz. Mam gifta, no i co? Tym giftem mogę sobie mogę się po plecach podrapać tak naprawdę. No gdybym ja miał w drugiej turze rozłożenie, to byłoby super, nie? Teraz jest nawet o tyle gorzej, że moja Lugia Vistar nie nokautuje jego Giratiny. Plus on teraz ma dostęp do Greninja z powrotem, nie? A jego Giratina nokautuje z kolei moją Lugię atakiem, nie potrzebuje zużywać Vistara. Więc mój plan jest taki teraz, że ja muszę Tyranitarem zbić jego Giratinę Vistar. Tylko żeby to zrobić, to muszę dobrać urnę albo wyciągnąć z discardu tą energię. No nie sprawdziłem tego. Gdybym to sprawdził, to bym pewnie podpiął tą single strike energię pod Tyranitara, a Lugia naładował z deku. No zobaczymy. On już zrobił retreat w ogóle. Ja mam Luminiona, więc w razie co mogę zrobić bossa i tą Giratinę zbić. Tylko że nawet nie zaatakuję Tyranitarem. Ja nawet Tyranitarem nie mogę zaatakować przecież. Chyba że dobiorę urnę, no ale to musiałbym stop deckować tą urnę, nie? Okej, okay, to nie jest Colress. I może dobiorę urnę. Okej, okay, jest skill. Jest, widać skilla u tego zawodnika jednak. Jest nawet Luminion w razie jakbym bossa potrzebował, nie? Nie ma Luminiona, żartowałem jednak. O, dlaczego to tak jest? I dlaczego on dobrał puffa, nie? A ja mam 4 stadiony i nie dobrałem. Stadion? No nie. Dobra, wezmę sobie Tyranitara do ręki. Czy ja chcę tą urnę zagrać? Nie, no muszę tą urnę zagrać. O tą jedną energię. Tylko nie chcę ładować. W sumie mogłem poczekać. Bo jakby on zagrał bossa i zbił Tyranitara, to ja wtedy chcę drugą energię wtasować. Puffa zrzucę atakując Lugią. Chcę sobie zostawić miejsce na benchu, bo jeżeli on zrobi bossa, to chcę spalić. Jeżeli on zrobi bossa tutaj i to zbije, to ja nie mam jak odpowiedzieć teraz, bo tasowałem to urną. No trudne się wylosowało, powiem wam widzowie. Trudne się wylosowało. Niby to jest ok matchup, ale jeżeli to jest energia, to jest git. To nie jest energia. Mam 4 prize i tam są 2 energie z single strike. No bo jak on to zbije, no to jest problem tego typu. W końcu Colressa dobro. To jest pro... I w ogóle żadnego Mirage Gate'a jeszcze nie wyrzucił, no. To nie jest boss. To jest po pierwsze, to jest pierwszy plus. To nie był boss. Mam 2 prize przewagi, więc mój game plan to jest teraz knockout Tiny. Drugi Tyranitar, knockout Tiny. I to jest koniec. Tylko żeby to zrobić, nie mogę wyrzucić urny,
z deku. Bo jak wrzucę urnę z deku, to jest przypał, nie? I to jest to, o czym mówiłem, że to tempo byłem w stanie narzucić, nie? Też lipa, jak on mi obije Archeopsy, nie? Bo wtedy drugiego Tyranitara nie naładuję. Okej, okay, jest Tina. Pytanie, czy będzie nokautował atakiem, czy Vistarem? Vistarem nie może, więc nokautuje atakiem, więc ja dobiorę dwie karty. Liczyć na to będę, że tam będą urny. Czy jedna chociaż. Bo ja teraz robię knockout z Tyranitara. Robię knockout z Tyranitara, tam była energia jakaś. Chyba gifta z prize'ów wziąłem. Bo to ja nie mogę DTF odpiąć nawet, nie? No i jak nie wezmę żadnej energii z prize'ów, to będzie przypał straszny. Okej, okay, no rozkręcił się koleżka, widzę. Lost King. Okej. Okay. Ja dobieram dwie z gift. No pewnie Lost zonuje. Jeżeli Lost zonuje energię z tej benchowej Giratiny, no to średnio pomyślał trochę nad tym, co robi. Chyba, że ja dobiorę gifta i single strike'ową. Nawet mi tego nie rób, gro. Jeżeli dasz mi teraz do ręki single strike'ową energię, to ja wychodzę, nie? Ciekawy. Dobra, robimy tak. Robimy tak. Benchuję Tyranitara. No on musi mi odpowiedzieć Giratiną, nie? Ja mam jeszcze jednego Luminiona w deku? Mam, mogę sobie pozwolić na reset. Dobrałem dwie urny. To dobrze i niedobrze, bo jeżeli on zagra mi Iona albo Roxanne, to niedobrze. Więc muszę... Muszę trochę kart spalić, takich, których nie potrzebuję. Na pewno nie chcę Luminiona w ręku, w razie jak mi zagrał Iono. Chociaż jak mi zagra Iono, to ja mam gifta przypiętego, więc może nie będzie tak źle. Jak mi zagra Roxanne, to na pewno nie będzie źle. Jak mi zagra Iono, to będzie źle. No i też plus jest taki, że teraz atakując single strike crashem nie wyrzucę tych urn z deku, nie? Więc to też jest dobrze. No i teraz zobaczcie, czy dobiorę chociaż jedną energię single strike. Dwie, dobra. No okej. Okay. Nadal potrzebuję urny, żeby wygrać. Bo mogę uderzyć tylko za 260. Bo mam tylko DTF deko. Więc ja nie mogę, on nie może mi zagrać z Hand Disruption teraz. Ale wystawił Giratinę, więc albo nie wierzy, że ma, albo nie ma, nie wiem. Też nie, z gifta bym nic nie dobrał, bo on może Vistara użyć, nie? To z gifta nie dobiorę, więc jak zagra Roxanne... Więc jak zagra Roxanne, to jest średnie, mocno średnie. Okej. Okay. No bo on Vistarem może mi go znokautować i wtedy gift nie działa. Ja mogłem jakoś inaczej najwyżej to ewentualnie to zagrać? No chyba nie. No i okej, okay, no jedna siódma szansy na dobranie urny teraz jest. Urna albo... Cokolwiek draw, supporter. Jakby to jeszcze nie jest przegrane, nie? Ale... No on musi mieć bossa. Ja mogę zrobić tak. Uderzyć tym.
No on musi mieć bossa i energię, nie? No to jest 260. No zakładam, że ma bossa, nie zagrywał żadnego. Dwa bossy są w Lost Zone, okej. Giratina gra 2 albo 3. Więc może nie mieć. Może nie mieć. Pytanie, czy ma jeszcze Roxanę, Ayono, cokolwiek? Colres, okej. Okay. To nie jest ani boss, ani disrupt mojej ręki, więc jest okej. Okay. Pytanie, co ja zrobię, jak on zagra Escape w tym momencie. Bo ja już nie mam energii w deku. Powinienem zostawić energię w deku. Chociaż, czy to by coś dało? No, teoretycznie mogę mieć jeszcze Wigarda w deku, więc on nie musi o tym wiedzieć. Czy on ma Ropa jeszcze w ogóle jakiegoś? Może mieć. Mhm, okej. Okay. Jet Energy. Mirage Gate. No i gdzie tego Mirage Gate'a zrobisz? Okej, Water Grass, no i co? Escape Rope. Nie mogę sprawdzić jego Lost Zone, to jest głupie. Trzy Mirage Gate'y zużyte, nie wiem ile jest w Lost Zone. Ja muszę wyjść Tyranitarem. On robił już Hand Attachment. Więc potrzebuje drugiego Mirage Gate'a z energiami. Jeżeli go ma, no to wygrał. Ja nie mogę wystawić nic innego, bo jak wystawię coś innego, to przegrałem, ale tu jest... No chyba wszystkie energie ma na stole, nie? 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10... Nie no, jeszcze ma jakieś energie na pewno. No jeżeli on teraz użyje Comfy, to jest... Nie, dobra, no jakby użył Comfy, to ja wygrywam Kargalanchem, nie? Wtedy. No jeszcze urnę dobrałem na koniec. To niezła urna. No ale mam bossa po wino. Dobra. Trudny meczyk. Trudna gierka, ale wydaje mi się, że pograna całkiem zacnie. Dużo rzeczy sprawdziłem, dużo rzeczy ogarnąłem, gdzieś tam sprajzowałem w ogóle jakieś szalone 4 energie. Ale mimo to udało się wygrać. Prince Eddie. To jest nawiązanie do... nazywał się Książę w Nowym Jorku, gdzie... Eddie Murphy grał? Księcia bodajże? Coś takiego było chyba, nie wiem. Czy kojarzycie? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, czy się nie mylę. Dobra, zaczynamy sobie gierkę. Start nie jest zły. Mamy Ultra Balla, mamy Luminiona. Zobaczymy, na co gramy. Wodne energie widzę, więc to może być Qian Pao. Znaczy wodną talię. Wodne koszulki, cokolwiek. Więc to może być Qian Pao. Jeżeli to jest Qian Pao, to nie musimy się martwić o to, że te jeden dostaniemy knockout. Widzę Friggy Bugsa, więc chyba jest ok. Top deck Ultra Ball. Ja chcę tutaj coś szalonego zrobić. Bo mogę zrobić tak i tak, na przykład. To jest Lugia V-Star, jest ok. I teraz mogę zrobić tak i tak. Wziąć Lugia V-Star do ręki. Qian Pao nie gra puffów, nie? Mogę zrobić tak. Więc w następnej turze robię Lugia V-Star, wyciągam Archeopsy, Luminion po bossa i zbijam mu cokolwiek będę chciał zbić tak naprawdę. No w tym matchupie ważne jest kto pierwszy zacznie knockouty brać tak naprawdę. Bo wtedy możecie iść jeden za jeden, się tłuc z nim, w sensie dwa za dwa, tak? Prize za prize, ataker za atakera.
Ewentualnie, jeżeli Chien Pao ma jednego Frigibaxa, no to bossujecie wtedy tego Frigibaxa, nie? Ale widzę, że już raczej nie będę miał jednego Frigibaxa. Problem z tym jest taki, że jak zrobię tego bossa, to nie mam żadnego atakera na stole i nie mam też follow-upa na następną turę. No chyba, że on będzie tak miły i zostawi mi Chien Pao na stole, to ja sobie po prostu zagram research. I tyle. No bo on wziął energię. Zagrał Switcha, zagrał VIP Passa. Ma palkie jeszcze. Okej. Okay. I to jest jeszcze dodatkowy dopo. Pokestop, okej. Okay. Cross Switcher. Attachment. No dobra, no to nie muszę bossa zagrywać wtedy, więc nie jest źle. Nie chcę bossować Frigibaxa, no bo ma dwa, nie? Bez sensu. Bez sensu byłoby bossować Frigibaxa. Dobra, mamy takie. To sobie weźmy. I teraz ja nie bardzo chcę dobrać jakiekolwiek energię. Mam dwa, prawda? Jeszcze sprawdzę, tak, mam dwa. Nie, ja nie bardzo chcę dobrać jakiekolwiek energię, wolałbym dobrać coś innego, więc wyciągniemy sobie najpierw dwa Archeopsy. I Primal Turbo. Już myślałem, że nie mam energii znowu, nie? Mam tylko cztery zwykłe energie w deku. To co ja sprajzowałem? Znowu sprajzowałem dużo energii. Bo Jetka jest, Gift Vigar. Dwa gifty znowu sprajzowałem. W sumie z tym mogłem poczekać. Dwa gifty sprajzowałem. I single strike'ową znowu. Kinda crazy. Okej, coś mamy, dobra. Tyranitar tu na pewno na ławkę wejdzie. Czy ja chcę do niego DTE podpinać? Chyba nie, bo on wtedy musi zrobić... On musi bić 280. Ewentualnie, no bo on będzie zbijał palkę. Drugą Lugię nie, bo to też mi nic nie da. Chyba, że podepnę. Okej, niech będzie tak na razie. Pokestopa nie chcę używać, odchudzę sobie deck. Wezmę drugiego Tyranitara. Ale go nie zagram, żeby mi palkia z Choice Beltem nie zbijała Lugi. Bo jak zapełnicie stół, to palkia bije 260 Vistar i z Beltem zbija wam Lugię. A tego nie chcecie, na pewno. Okej, dobra, spoko. Mamy research, mamy bossa. Więc w razie co, coś pójdzie. No, on pewnie będzie chciał zrobić Pidgeotto, a Pidgeot ma darmowy retreat, dlatego wystawił Pidgeya. To jest Palkia Vistar. No, na Palki Vistar będę musiał tego drugiego Tyranitara robić, nie? Chyba, że ją ubiję. No i co tam książę Eddie ma jeszcze w zanadrzu? Jest Ultra Ball, okej. Okay. Okej, okay. Ultra Ball Poluminiona? Ale to wtedy nie będę miał tego. Nie będę miał Chien Pao na stole. Wyrzucił Rare Candy? To ma drugie Rare Candy? Ultra Ball po Pidgeotta, Candy w Pidgeotta, Irida. No za dużo tego trochę. Trochę dużo potrzebuję. Chien Pao. No i co? Candy Box Calibur w ręku? Candy Pidgeot w ręku? Cokolwiek? Star Portal. Pamiętajcie, że do Pidgeya nie podepnie ze Star Portalu, bo Star Portal podpina tylko do wodnych Pokémonów. Okej, naładował palkie, spoko. A i koniec. Czy ja chcę zbić palkie w tym momencie? Bo jestem w stanie to zrobić, nie? Czy nie?
No ja jestem w stanie to zrobić, ale wtedy nie zbiję tego grzmota. Bo bym musiał cofnąć Lugię i podpiąć tutaj... A nie, mogę podpiąć tutaj DT i... A nie, nie mogę. Nie mogę podpiąć tutaj DT i cofnąć, bo to bije 260. Mógłbym podpiąć DT i cofnąć, jakbym tutaj nie miał pod tej DT, to by było spoko. Ale ja mogę w sumie zbossować po prostu Cien Pao, bo Palkia mi nic nie zbija. W sensie Palkia mi zbija Tyranitara, no ale... Jak on mi zbija Tyranitara, to ja mam Tyranitara, urnę... Bo nie mam, urna to za mało. No nie powinienem tutaj podpinać tych energii. Zawsze się zapędzam. I niepotrzebnie tę energię podpinam, bo niepotrzebnie je tu podpinałem. Ale Palkię tu szotuje, więc też bez problemu chyba bym to ugrał. No tutaj gdzieś się pogubił tym Cien Pao. Coś mu nie wyszło. Także jak widzicie, Lugia dalej silna i Lugia dalej działa. Szkoda, że nie trafię na Charizarda, bo nie jestem w stanie przetestować tego Kobaliona, jak on tutaj się sprawuje, ale mimo wszystko mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. No wedle tego, jak wyglądają matchupy aktualnie, to Lugia ma chyba najlepszy matchup spread. Więc oby tak zostało i oby to się nie zmieniło w tą stronę, że nagle Lugia zrobi dobry wynik w Pittsburghu, bo wtedy w Barcelonie będzie dużo mirror. No ale zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jeżeli tak, like, subskrypcja, dzwoneczek, napiszcie komentarz i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.